Cześć, z tej strony Mike, podziemne typy. Witam Was w kolejnej miniserii, podserii, a w zasadzie zobaczymy sobie, jak to wyjdzie, ponieważ Euro dobiegło do końca. Jeżeli ktoś z Was nie oglądał, jest to pierwszy raz, no to tylko krótkie przypomnienie. Euro zakończyliśmy miażdżącym wynikiem. Graliśmy rzuty rożne, mecze, under i over i próbowaliśmy też underdogów. Według moich Exceli wyszło 25 tysięcy zysku. Ale jeszcze dałem przed Euro typ, że Włosi zostaną mistrzami świata. Jeżeli ktoś jeszcze to zagrał, to nawet mogło być więcej. Ale nawet jeżeli ktoś z Was zarobił 500 zł, czy nawet parę stów, czy coś, wszystko było super. Tak przypominam Euro, bo teraz w lecie, w sezonie ogórkowym, mamy mniej tych imprez. Znaczy, nie grają ligi prestiżowe, nie grają, większość lig nie gra. Jest to jak zawsze sezon ogórkowy, ale po pandemii rozgrywki zostały przełożone na ten rok, więc mamy naprawdę spore natężenie i za moment startuje olimpiada. Jeszcze nigdy tutaj w historii kanału Podziemne Typy nie mieliśmy okazji powiedzieć coś o olimpiadzie, dlatego od Was będzie zależało, jak ten temat będzie poruszony, ponieważ robiłem ankietę na Facebooku, na Telegramie, to takie Wasze zainteresowanie tą olimpiadą jest nieduże, dlatego postanowiłem, że zrobię film ze wskazówkami, a jeżeli dacie mi znać w komentarzach, że będziecie chcieli coś więcej z tej olimpiady, to spróbuję się tutaj bardziej do tego przygotować, bo olimpiada to temat bardzo szeroki. Jak wiadomo, tutaj potrzeba by specjalizacji też w innych sportach, no ale mogę się tutaj sprawdzić ze względu na research, jaki stosuję od wielu lat, wyszukiwanie typów czy różnych rozwiązań, więc to tylko zależy od Was, więc dlatego dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz tutaj na YouTubie, jeżeli chcecie coś więcej z olimpiady. Ogólnie subskrybujcie kanał na YouTube, wbijajcie na nasz Facebook, Telegram, Instagram, TikTok i te wszystkie media społecznościowe, bo tam będzie coś innego, a na każdym źródle jest coś innego. A od jesieni naprawdę mocny boom w rozwoju naszego serwisu, więc warto tutaj być. Przed Wami tutaj macie serwis podziemnetypy.com, czyli serwis stworzony z myślą i pasją o typerach. Macie tutaj statystyki lipca, najlepsi typerzy w lipcu. To jest tylko pierwsza bodajże dziesiątka, tak, typerów, to możecie sobie przeglądać dalej, jest już naprawdę sporo użytkowników. No i tacy są typerzy, co widzicie, najlepszy w lipcu. Warto zwrócić uwagę na typera Vision, on już od dłuższego czasu naprawdę legitymuje się bardzo dobrym wynikiem. Cały czas tutaj jest na pierwszym miejscu, nawet w lipcu. Jeżeli sobie klikniemy, on gra głównie tenis stołowy, mówiłem w poprzednim filmie, jeżeli chcecie pograć tenis stołowy z Visionem, to warto go obserwować, bo wystarczy dać tutaj suba i macie go w powiadomieniach w moich typerów. Jeżeli kupicie subskrypcję premium, macie maile jeszcze tutaj od typera Vision, a jeżeli chcecie jeszcze mieć tutaj super w zasadzie reakcje, no to możecie sobie wkupić SMS-y. Kwota tam niedroga, 19 zł i w zasadzie macie pełen pakiet możliwości tutaj z tym typerem. Jego typy głównie dostępne na zagranicznych bookach, ale nie tylko, bo pokazywałem w poprzednim filmie, jeżeli ktoś był czujny, iż możecie na PZBooku grać single z tenisa stołowego, potocznie nazywanego ping-pongiem, i głównie tutaj Vision opiera się na lidze czeskiej, ale nie tylko, ta liga czeska jest dostępna w PZBooku, więc zapraszam tutaj, wbijajcie na tą stronę też, za niedługo ta strona przyjdzie mocno, lifting graficzny, dodane zostaną nowe możliwości, strefa relaksu, zabawy, gry i coraz więcej atrakcji dla Was, bo ja cały czas inwestuję tutaj w tą stronę. Więc serdecznie zapraszam. I jeszcze tutaj ogłoszenia parafialne. Macie spis treści, pamiętajcie, jeżeli będziecie chcieli pominąć i przejść do konkretów, to możecie, ale ja zawsze parę słów muszę powiedzieć o tym, co organizujemy. Oczywiście, jak wiecie, typy darmowe są cały czas, czy tutaj na YouTubie, czy na Telegramie, czy na Facebooku. Kto wie, ten wie, kto po prostu jest, to niech wbija. Znaczy, kto po prostu jest, no to korzysta z tego, mam nadzieję. A jeżeli kogoś nie ma, no to w komentarzu czy w opisie macie te wszystkie linki do naszych socjali podanych i tutaj widzicie też je na filmie. Strefa Patronite jest dostępna, jest to jedna z możliwości dołączenia, tak, do zamkniętych grup. Jest to możliwość po prostu skorzystania z codziennego jakby grania z nami, nie tylko ze mną. Trzy opcje do wyboru, opcja Research, czyli typy live. Opcja VIP-owska, gdzie ja głównie się zajmuję rozwiązaniami typu rzuty rożne, gdzie zrobiły furorę na Euro i ogólnie cały czas te rzuty rożne mieli mnie na różne opcje, undery, overy w różnych systemach, które ja rozpisuję, i ewentualnie sporty USA, które teraz jest ich trochę mniej, mam wiadomo, sezon ogórkowy. Jeżeli chcecie, to dołączajcie tutaj poprzez Patronite i wbijecie na grupy. Zamknięte grupy są prowadzone na Telegramie, bo jest to po prostu najlepsze źródło do najszybszej wysyłki, najłatwiejszej
obserwacji. Więc zapraszam chętnych. Co jeszcze? Teraz pamiętacie, większość z was, która mnie śledzi, że od bodajże po 5 dni ruszyła mega inicjatywa, przynajmniej ja tak uważam i mój programista tak uważa, że spotykamy się z wami na takie spotkanie szkoleniowe i ono ma na zasadzie, pokazać to, nad czym pracowaliśmy dłuższy czas, a w większości pracował programista, tak? Ja tutaj dawałem jakby swoje sugestie, a więc takie spotkanie nie nauczy was jakby suchej teorii, znaczy oczywiście w cyklu jakby przyspieszonym dziennym powiemy najważniejsze rzeczy, ale pokażemy to, co jest najistotniejsze tutaj w zakładach, czyli nasze autorskie skanery do polskich buków, do buków zagranicznych, do zjawiska Airball, którzy najlepsi typerzy live stosują i możliwość pasywnej współpracy dzięki botom. To jest głównie opcja dla graczy, którzy mają legalnie możliwość grać na zagranicznych bukach. Jak na razie pracujemy nad oprogramowaniem na Bet365, ale już są w tworzeniu inne buki, bo myślę, że nie skończymy na jednej edycji tego szkolenia, a zresztą opowiem wam, dlaczego tak się wydarzy. Więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, no to warto nam dać znać. Tutaj widzicie naszego maila undergroundpix777@gmail.com. Można się zapisywać przedwstępnie już na to szkolenie, ponieważ my jesteśmy w trakcie tworzenia strony internetowej, w trakcie tworzenia systemu online do udostępniania szkoleń i w trakcie zawiązania spółki, regulaminów, więc wszystko tutaj legalnie będzie się odbywało, jeżeli to po prostu ruszy, a myślałem, że ruszy jeszcze do końca lipca, no niestety prawdopodobnie będzie to początek sierpnia, to ci, co się zapisali, będą w pierwszej kolejności powiadomieni, że iż mogą już dokonać wpłaty. A to, co nas zaskakuje, no to bardzo duże zainteresowanie z waszej strony, bo na samą opcję stacjonarną, czyli tą, którą rekomendujemy najbardziej, bo chcemy was poznać, jeżeli będziemy mieli długofalowo współpracować, a na tym to się wszystko opiera, że gramy razem, pod to powstanie jakby grupa i tam będzie też dostęp do wszelkich rzeczy ze skanera, do rzeczy, które my rekomendujemy, czy do po prostu pasywnej współpracy, no to najlepiej, aż jak się po prostu spotkamy. Tutaj widzicie na grafice Mysłowice, czyli jest to praktycznie, jest to obok Katowic, 8 minut od centrum, 8-10 minut. I tam się spotykamy, to jest pierwsze miasto wyznaczone, w następnych, myślę, edycjach będą następne miasta, no i powiem wam, że na razie oczywiście wstępne zapisy, jeszcze płatności nie zbieramy, ale na wstępne zapisy zostało nam około 10 miejsc na właśnie takie spotkanie face to face, więc a w zasadzie my wrzuciliśmy tą opcję szkoleniową tylko na nasze zasięgi jeszcze, które nie są nie wiadomo jak duże, znaczy bym powiedział nawet, że wprost, że małe, ale fajnie, że właśnie jest grupa stałych obserwatorów, która korzysta, która też myśli, czyli gracze myślący, którzy chcą się z nami spotkać i nawiązać właśnie jakąś współpracy, czy stworzyć właśnie taką społeczność, z którą my się znamy. Bo to też nie chodzi tylko o to, żeby jakby zaprezentować kurs, czy te możliwości, czy narzędzia, ale o to, żeby też się poznać, bo przy takich inicjatywach wychodzą naprawdę wspólne, bardzo fajne, ciekawe rzeczy i w tym kierunku idą podziemne typy, czyli jakby wychodzą z podziemia, odsłaniają się i chcemy się bardziej tutaj integrować, znaczy z tymi, co poważnie myślą o grze, tak? Bo jeżeli grasz sobie rekreacyjnie za parę stówek w miesiącu na STS-ie, no to raczej nie będzie cię tutaj stać na taką poważną grę, jak my chcemy proponować. To już nie chodzi o to, czy szkolenie jest drogie, czy nie jest drogie. Jedni powiedzą, że to jest w ogóle stanowczo za drogo. Oczywiście nie biorą tych kosztów pod uwagę, które my ponieśliśmy za oprogramowanie, za serwery, za przygotowanie tego i to cały czas będą te koszta z miesiąca na miesiąc, bo my to musimy oczywiście utrzymać, plus oczywiście koszta logistyczne całej organizacji tego szkolenia, tylko myślę tutaj krótkowzrocznie, że my niczego nie ponosimy i to jest nic nie warte. Właśnie tutaj dla tych malkontentów powiem tak, to jest warte o wiele więcej niż tutaj my to wyceniamy na to szkolenie, ponieważ porównując taki skaner Bedburger, ja nie mówię, że my coś lepszego tworzymy, bo nie, bo też wzorujemy się, inspirujemy, ale robimy to, usprawniamy też pod nasz rynek. Taki Bedburger, jeżeli ktoś z was chce korzystać, no to jest koszt powiedzmy 189 euro miesięcznie. Żeby mieć pełną wersję pre-match i live, a tutaj za niewiele więcej macie spotkanie, w zasadzie cały dzień z nami, jeszcze taką integrację, więc ta opcja jest najbardziej chodliwa i nas to po prostu cieszy, bo mam nadzieję, że poznamy tam fajne osoby, które trudnią się tym samym, więc pamiętajcie, jeżeli chcecie tutaj się spotkać 18 września, Mysłowice, przy Katowicach,
to dawajcie nam znać, żebyście byli po prostu na tej liście. Wiadomo, ktoś to może się wykruszyć, później rozmyśleć, z tym nie ma żadnego problemu, tak? Do tygodnia przed szkoleniem można się wykruszyć, ale jeżeli poważnie myślicie i chcecie się spotkać, a gwarantujemy, że warto, no to dajcie nam znać. Dla tych, którzy nie mogą, a chcieliby w innych miastach, bo tam też takie często padały sformułowania, zróbcie tu, a zróbcie tam, zróbcie w UK, no wiecie, to nie jest jeszcze takie proste, bo to jest projekt raczkujący. My na razie musimy też tak zrobić, żebyście byli zadowoleni, też dobrze potem to opakować, żeby potem pokazać, jak to wszystko wyszło, że to nie żadna ściema, tylko że faktycznie, że my się spotykaliśmy, też żeby pokazać wasze efekty później po takim spotkaniu, a nie tylko, jak niektórzy myślą, zrobić szkolenie, cyk, nie ma i w ogóle, żeby tam się o tym świat nie dowiedział, jeżeli jakieś są negatywy. Właśnie nie, to wszystko ma być w sposób transparentny. Przynajmniej ja tak sądzę, że robimy to do tej pory, te wszystkie rozliczenia typów, czy w grup zamkniętych, czy w grup otwartych, czy tu na YouTubie, robię cały czas. Gdzieś tam, jeżeli się pomylę, no to mogę, to wtedy zwracacie mi uwagi, ale nie mam w ogóle na celu jakiejś kombinatoryki, bo inaczej nie przetrwałbym tak długo na rynku i nie miałbym takiego zaufania z grona stałych osób. Więc patrząc tutaj na tą tabelę z ogłoszeń tutaj szkoleniowych, no to wbijacie po cenie promocyjnej, uważam. Będę to podtrzymywał cały czas, bo organizacja tego wszystkiego plus koszty, jakie poniesiliśmy wcześniej, to one nie zwrócą się tak szybko. Cena promocyjna to jest 1299 plus VAT, gdzie macie gwarancję cały czas dostępu do narzędzi, do skanerów, z naszym wsparciem i ogólnie jesteśmy cały czas w kontakcie. No i jeszcze macie opcję gry dla osób mieszkających za granicą, gry po prostu pasywnej, czyli nie robicie nic, a my w zasadzie swoimi utartymi już ścieżkami gramy za was, w zasadzie bot gra, ale jedna osoba musi to obsługiwać, też musimy ją wynagradzać i generuje to długofalowo zysk pasywny. Dla tych, co nie wierzą, no to nie muszą, przyjdą do nas ci po prostu, którzy mają głowę otwartą. To jest właśnie opcja najfajniejsza, czyli spotykamy się. Opcja druga, prosiliście, żeby była możliwość online, czyli ona jest tylko, to jest taka różnica, gdzie my się nie widzimy, tak? No szkoda, bo niektórzy nie mogą, ale dla was po prostu nagramy taką opcję z pełnym wyjaśnieniem na wideo. Ci, co byli na szkolenie, też dostaną tą opcję wideo, żeby później mieli w kwestii przypomnienia, jeżeli będą chcieli, ale dla tych, co nie będą, ona będzie tańsza, ale nie będzie dużo tańsza, bo dlatego, że promujemy właśnie te spotkania na żywo, na to stawiamy, więc ona będzie tańsza w kwocie 999 zł plus VAT, dlatego mówię kwoty netto, ponieważ pewnie część z was będzie mogła to firmowo sobie odliczyć, więc to już jest taki koszt rzeczywisty. Dla osób prywatnych, wiadomo, będzie trzeba doliczyć tutaj cen 23% i wówczas mamy cenę brutto. No i jeszcze jedna opcja istnieje dla tych, których w ogóle nie interesują te żadne skanery, te programy, które piszemy i które będziemy pisać, bo to też jest ważne, że my na tym nie poprzestaniemy, bo jeżeli widzimy, że coś już wychodzi dobrze, to będziemy cały czas usprawniać ten rynek automatyki gry. Tego w ogóle nigdzie nie ma na polskim rynku. Nawet na zagranicznym nie jest tak tutaj to rozwinięte. Zazwyczaj są pewne programy, ale raz, że one są drogie, dwa, nie są jakby skrojone pod rynek rodzimy, pod rynek autorski, pod to, co my chcemy osiągnąć, więc tutaj po rozmowach z moim programistą, które też trochę trwały, właśnie postanowiliśmy to zrobić i myślę, że wyjdzie to naprawdę fajnie. No cóż by się mogło tutaj wydarzyć, żeby było złego, no nie wiem, ja już to po prostu widziałem, ja już to testowałem. Programista to testował jeszcze dłużej, więc myślę, że jak coś takiego wy zobaczycie, to też będziecie zachwyceni możliwościami, tak, jakie to daje, a naprawdę uwierzcie mi, że automatyzacja gry w tych czasach, zastępując tym manualne szukanie i manualne ogólnie, powiedzmy, robienie wszystkich rzeczy, to jest duże ułatwienie. Poza tym te skanery wyrzucają nam takie informacje, które możemy przy odpowiednim przeszkoleniu was pokazać, jak efektywnie z tego korzystać, tak? Więc i jeszcze tutaj ta trzecia opcja, mówię, jeżeli nie interesują was te skanery, nic z tych rzeczy, a chcecie tylko tutaj pasywnie wejść, mieszkasz w UK, mieszkasz w Holandii, masz legalnie dostęp, możliwość do gry, to odezwij się do nas, to my ci powiemy, zaproponujemy warunki, jak możesz tutaj grać z nami poprzez użycie oprogramowania właśnie pod tamte buki, a tak jak wspomniałem, będziemy jeszcze tworzyć następne tutaj możliwości oprogramowania, więc dzieje się, zapraszam, pamiętajcie, tych miejsc na szkolenie stacjonarne będzie ubywało, bo jednak widzę, że jest tutaj jakby
zapotrzebowanie, żeby też się spotkać. Niektórzy ci, co oglądają nas długo, od razu pisali, więc to pierwsze szkolenie 18.09, jak ktoś ma ochotę posłuchać mnie i nie tylko mnie na żywo i zobaczyć te rozwiązania, a i ogólnie być w tej takiej grupie, której będziemy się wspierać, bo się po prostu znamy i sobie z czasem, mam nadzieję, że ufamy, to gorąco zapraszam. Dobra, przechodzimy teraz już do kwestii olimpijskich. Tak jak wspominałem na początku filmu, no z tego co widzę, to ten temat za bardzo was nie porwał, olimpiady. Ja mam takie odczucie, że jak byłem młody, to bardzo czekałem tutaj na Igrzyska Olimpijskie, oglądałem tego bardzo dużo. Wiadomo, tych dyscyplin, czy jeszcze nawet w samych biegu mamy różne odmiany, jest bardzo dużo. Łatwo tutaj się pogubić, ale wzbudzało to we mnie wiele emocji, samo oglądanie. Pamiętam, że jeszcze wychodziły na gry komputerowe, czy na konsole nawet gry z olimpiady. Teraz już w ogóle tego się nie robi, bo popyt rynku jest mały. One były słabe, te gry, ale właśnie dlatego, że była olimpiada, ja przymykałem na to oko i grałem mocno i można było te dwa joysticki czy pady nawet połamać, bo to lewo, prawo się uderzało, kto szybszy szczególnie w biegach, więc wspomnienia mam dobre z olimpiady. Wiadomo, teraz jestem już starszy, już trochę patrzę na to innym okiem, chłodnym, wyważonym, a jeszcze w kwestii takiej obstawiania nigdy nie miałem właśnie okazji się aż tak bardzo z tym mierzyć, więc jeżeli wy byście powiedzieli, że próbujemy coś, to ja myślę, że 2-3 filmy na temat olimpiady byłbym w stanie przygotować. I tutaj, co fajne, byłoby to dla mnie wyzwanie pod tym względem, że ja już bym używał tutaj jakby w zasadzie tylko własnego researchu, no bo powiedzmy o jakichś pewnych dyscyplinach jestem w stanie powiedzieć, coś tam wiem, nawet się znam, no można powiedzieć, że znam się na piłce, tak, tylko że to będzie piłka olimpijska też inna, under 23 w zasadzie, boks amatorski i tam parę dyscyplin jeszcze byśmy się znaleźli, no, siatkarze, tak, to też myślę, że większość kraju też tutaj się zna i oczekuje na ten medal złoty, chociaż tam ostatnio z tą Brazylią to Polacy nie wyglądali za dobrze, ale będzie ciekawo, olimpiada się rządzi trochę innymi prawami niż reszta rozgrywek, więc no zobaczymy. Dlatego tak mówię, to wasze zainteresowanie mnie nie porwało, dlatego tym bardziej, jeżeli chcesz, żebym coś więcej zrobił tutaj z tej olimpiady, daj mi o tym znać w komentarzu i będziemy działać. Kwestia taka, mam dla was jeszcze taki konkurs olimpijski, krótki, i tutaj do wygrania będzie 100 zł PaySafe Card i dla drugiej osoby dostęp do grup premium do 1.9, czyli ponad praktycznie półtora miesiąca, tak, bo olimpiada rusza 22-23, jak się nie mylę. Jakie są warunki? Po prostu napiszcie w komentarzu, ile Polska zdobędzie medali. I napisz jeszcze, kto twoim zdaniem z Polaków wygra medal, ten kto będzie najbliżej i jeszcze ten kto po prostu trafi tutaj naszego medalistę, będzie po prostu premiowany, najbliżej będzie do wygrania, tak? Ja po prostu na koniec sobie sprawdzę, ile było tych komentarzy, zobaczymy, kto był najbliżej ilości medali, później zobaczymy sobie, czy ktoś trafił tutaj naszego medalistę i ta osoba wygra 100 zł PaySafe Card, możecie w większości buków sobie wpłacić PaySafe Cardem, dostęp do grup premium dla drugiej osoby, no i zapraszam do aktywności, bo co jakiś czas też robię losowanie zwycięzcy za aktywność, subskrypcję po prostu kanału, like, komentarz i wtedy też taka osoba wygrywa. To tak gwoli wstępu do tego, co będę omawiał, a w zasadzie jeżeli chodzi o olimpiadę, to mam dla was tutaj właśnie taki film wskazówkowy, on nie będzie za długi, bo ja też po prostu powiem o tym pokrótce. Powiedziałem, jakie są moje uczucia od olimpiady, ja na pewno obejrzę, jestem trochę starszy, już może nie tak działa to dla mnie fantazyjnie jak kiedyś, ale lubię, tak, bo wiadomo, jest tutaj, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo sportów, oglądasz najpierw łucznictwo, za moment masz tutaj skok o tyczce, biegi drużynowe, więc miszmasz jest spory, szybkie tempo, myślę, że tutaj patrzyłem na kalendarz, to chyba ta olimpiada jest nawet przyspieszona, bo wcześniej bywało jakieś dłuższe, ale to pewnie z tego COVID-u, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. No i tutaj cztery moim zdaniem takie wskazówki, jak przygotować się do tej olimpiady najlepiej, przynajmniej jak ja bym tutaj to zrobił, albo jak to zrobię, to zależy od was, bo jeżeli tego nie zrobię, to sobie pewnie po cichu będę grał, ale olimpiada też jest taka, że tutaj trudno będzie nagrywać na YouTube, chyba że to będą krótkie po prostu formaty, no ale zobaczymy. Łatwiej mi na pewno będzie na Facebooku czy coś dawać na Telegram, więc przypominam, bądźcie tam i zobaczcie, bo jak coś znajdę ciekawego, to na pewno tutaj się podzielę i nie tylko wcale na grupach zamkniętych, ale wrzucę też na otwarty kanał, bo tak robię cały czas.
Moim zdaniem pierwsze, co powinniśmy zwrócić uwagę, to różnice kursów Azja a Polska. Ja bym ufał traderom z Azji, traderom z Pinnacle'a. Wiem, polskie buki kupują, z tego co wiem, z jednego źródła te kursy. One są po prostu, różnią się dlatego, iż każdy buk sobie ustawia inną marżę. Jedni mają większą, drudzy mają mniejszą. Warto sobie porównywać właśnie do Azji, jak to wygląda. I jeżeli tam bym po prostu znalazł jakąś strasznie dużą różnicę, wiadomo, Pinnacle traderzy tam też się mogą mylić, ale jeżeli mamy jeszcze jakąś domieszkę wiedzy, to my już możemy w zasadzie porównać, tak? Więc pierwsza sprawa, to porównujcie sobie kursy, powiedzcie, gdzie to zrobić, no bo nie macie Pinnacle'a, nie możecie skorzystać, tutaj mieszkacie w Polsce, jest ustawa, nie chcecie się narażać, że tak powiem. No to są różne inne miejsca, na przykład na Blogabet, tam jest oferta z Azji, tam jest oferta z Blogabet, a teraz chyba nie widać jeszcze tego aż tak bardzo, ale jak ta olimpiada ruszy, to zapewne się pojawią, tam możecie sobie sprawdzać te kursy, różne porównywarki kursowe, Oddsportal czy coś, jak chcecie, to sobie na pewno poradzicie. Druga rzecz, na co zwrócić uwagę tutaj olimpiady, szczególnie grając na polskich bukach, promocje na bookmacherów, u bookmacherów, którzy mogą dać nam jakąś przewagę, zwrot lub cokolwiek, abyśmy mieli większe pole do manewru. Ja wstawiam wam w komentarzach link do tych buków, gdzie możecie sobie posprawdzać. Powiem wam, że na moment ogrywania filmu, to szczerze to tylko widzę w zasadzie tutaj na Betfanie. Euro nazywa się to Tokyo Freebet, 50 zł, więc jeżeli tam gracie olimpiadę, to będziecie mogli dostać Freebet. W Etoto widziałem promocję tego typu, iż do AKO, jeżeli pozostawicie jedno zdarzenie z olimpiady, to macie jakiś zwrot i te promocje będą, one się będą mnożyły. No ten film też nie ma na celu tutaj przeglądać każdego boomera, bo to by to znowu standardowo mogło trwać za długo, ale tutaj mają być wskazówki, więc coś musicie wykonać wy, sprawdzajcie sobie, jakie są te promocje na olimpiadę, być może uda wam się stworzyć jakiś wartościowy zakład na dopaleniu, być może uda wam się coś stworzyć, że jeden zakład wspiera drugi, bo te promocje będą tak niedoszacowane, niedopomyślane dokładnie. Dlatego warto sobie to prześledzić, chyba że po prostu będą to zwykłe jakieś freebety, no to jest zawsze lepiej już skorzystać z freebetu, jeżeli gdzieś się rejestrujemy, niż nie skorzystać z freebetu, tak? Dużą rolę tutaj będzie oczywiście odgrywać wasza wiedza i to, jak do tego podejdziecie, tak? Jednym z modułem na szkoleniu też będzie omówienie szczegółowo buków i wszystkich promocji, więc jeżeli ktoś tutaj też będzie chciał skupić jakby większy czas, tam będziemy też pokazywać, jak korzystać z niektórych promocji, które na polskich bukach najbardziej się opłacają, no to mówię już do ogółu, nie tylko do olimpiady, to też odsyłam do tego modułu szkoleniowego, który w tej treści znajdziecie. Kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna, no rzecz w sumie stara jak świat, czyli olimpiada, wiecie, tak jak wspomniałem, jest to bardzo natężone rozgrywki, bardzo szybkie, tam się dużo dzieje, wiecie, na transmisji telewizyjnej z jedną na drugą przechodzimy, ale często jak macie biegi, to już cyk, tutaj są eliminacje, ten wygrał, cyk, tutaj jakieś pływanie, ten wygrał i bardzo dużo takich rzeczy, jakieś rywalizacji, jeden z jeden, tutaj też można właśnie te zakłady wziąć sobie pod uwagę, kto wygra, kto przegra, kto będzie lepszy, kto takie miejsce. To wszystko już można sobie rozkminiać właśnie w głowie, trochę matematycznie rozpisywać. Jeżeli macie jeszcze tutaj jakąś wiedzę, to warto tutaj zrobić ten krok. A jeżeli chodzi o betowanie live olimpiady, to mogę wam pokazać jedną rzecz, iż jeżeli będzie tutaj duża oferta live na polskich bukach, jeszcze nie wiem, to możecie spróbować ją sobie porównywać z jednym z buków zagranicznym. O dziwo ta strona jest dostępna, nie wiem czemu nie jest blokowana, na przykład Bet365 nie jest blokowana, ale nie namawiam was, żebyście tutaj się rejestrowali, grali na William Hillu, bo nie musicie, wystarczy sobie po prostu złączyć pogląd strony i przetestować sobie możliwości. Wejdźmy sobie w taką na przykład zakładkę tenis, siatkówka, takie szybkie powiedzmy sporty, gdzie jest punkt za punkt, ping-pong, czyli jest tenis stołowy, mając tutaj siatkówkę, jeżeli weźmiecie sobie wynik live na meczu, tak, to tutaj powinno się zmienić, akurat chyba tutaj ten mecz jeszcze trwa, weźmiemy sobie drugi, tak, no to jest kwestia live, jeszcze pokażę wam tutaj
tenis. No to macie tutaj live w czasie rzeczywistym. Jeżeli porównacie sobie ten live William Hilla z live'em innych polskich buków, to zazwyczaj William Hill będzie miał tutaj przewagę ileś tam po prostu sekund, czy to będą 2 sekundy, 3, 4, czy nawet 10. William Hill zawsze ma przewagę. To jest patent stary jak świat, tylko ogólnie ciężko z niego skorzystać, powiem wam, ponieważ no buki też oczywiście nie są głupie i oni dobrze wiedzą, że jedno źródło jest szybsze, jedno jest wolniejsze. Ogólnie jeszcze największą przewagę to mają ci, co są na stadionie. Tak też się dzieje, takie zjawisko też jest robione w praktyce, że są wysyłani niektórzy ludzie do niektórych rozgrywek, przynajmniej tak było kiedyś bardzo popularne. Nie wiem, jak jest na ten moment, czy to jeszcze aż tak jest. Aż tak jest propagowane, w niektórych chyba krajach nawet jest zakazane, jak dobrze pamiętam, że jeżeli kogoś zobaczą, że jest tutaj od buków i gra czy sprzedaje wynik, to może zostać wyproszony. To oczywiście, no, o tym można porozmawiać dłużej. Chcę wam pokazać, że tutaj na William Hillu zawsze będziecie mieć przewagę. Ale no na przykład powiedzmy, dla przykładu taki STS, jeżeli będzie miał 10-sekundowe opóźnienie, czy tam 5, no to nie znaczy, że wy będziecie tutaj go oszukiwać i wygrywać na tym, ponieważ są opóźnienia w przyjęciu zakładów. Wówczas no dzieje się po prostu tak, iż ten zakład może być wycofany. Poza tym, jeżeli bookmacher zobaczy, że wy oszukujecie, no to możecie dostać zwrot albo nie wywracą tych wygranych pieniędzy, więc to nie jest takie proste, mimo że tutaj mamy przewagę. Ale zawsze pamiętajcie, że możecie pokombinować tutaj w jakichś różnych AKO i wtedy może niekoniecznie te live'y będą tak przyjmowane dłużej. Ale to już nawet nie o to chodzi, tak? Chodzi bardziej o to, iż miejcie sobie świadomość, że jeżeli tutaj macie jakąś przewagę sekundową, to sprawdźcie sobie ofertę po prostu każdego z buków, jak to wygląda, czy tam naprawdę ta przewaga nie jest tak duża, czy pozwalają wam w ogóle przyjąć tutaj jakieś zakłady na te rynki, czy pozwalają wam właśnie kombinować tutaj w jakiejś promocji z AKO, z jakimś dopaleniem, powiedzmy AKO na kilka zakładów, czy pozwalają wam jeden zakład. Bawcie się tym rynkiem, bo olimpiada będzie do tego po prostu stworzona, tak jak tenis jest do tego stworzony, czy światkówka, punkty za punkty, żeby w czymś takim się bawić. No i tam jak będziecie mieli jakiś po prostu bieg i szybszą informację i jakiś zakład, powiedzmy, niestandardowy, że ten wygra z tamtym, no to jest już jakaś możliwość tej kombinacji. To zostawiam oczywiście dla was. Informuję oczywiście też, iż jeżeli może być tak, że bookmacher wam zrobi te zakłady jako void, jeżeli się kapnie, ale nie zawsze tak jest, że po prostu się kapnie. Dlatego to jest bardzo dobry czas właśnie na olimpiadę, żeby się pobawić i sprawdzić te opóźnienia. Takie jest moje zdanie. To już od dawna po prostu funkcjonuje, tylko oczywiście bookmacherzy uczą sobie z tym radzić, no bo inaczej to życie by było za proste, jeżeli mielibyśmy tutaj taką przewagę i cyk i wygrywali tak dużo. Ale mówię, sprawdźcie sobie w kontekście tutaj tych szybkich po prostu olimpijskich zmagań, że być może wam pomoże taki myk zrobić coś więcej. Dobra, kolejna i w zasadzie ostatnia tutaj wskazówka moja na Igrzyska Olimpijskie to są błędy na niszowych sportach, wystawienie kursów. Takie błędy pewnie mają krótką żywotność, ale widziałem już tutaj w kilka informacji przed na niektórych grupach czy miejscach, które obserwuję, tak, bo ja też prowadzę też spory research właśnie typów i oszukiwań, że ktoś wysyłał kursy w ogóle nieadekwatne do tego, jaka jest sytuacja, jakiś bookmacher nie zareagował. To się dzieje, to się zdarza, lub po prostu miejcie, no, jeżeli ktoś się zna na przykład na szermierce, tak? Taki podaję przykład, tak sobie wymyśliłem. I jakaś tam ważna postać wygrała jakiś turniej i ona nagle w waszym mniemaniu szybko sobie pomyślicie, lub nawet nie tylko pomyślicie, ale przekalkulujecie, iż mogła ona być większym faworytem, a dany bookmacher nie zareagował, to takie coś wiecie, że jesteście w stanie znaleźć. No, olimpiada jest raz na 4 lata, to lekkoatletyka i inne sporty, one są traktowane jako niszowe. Tam po prostu będą błędy wśród analityków, będą błędy obliczeniowe. Jeżeli chcecie po prostu dobrze do tego podejść, no to warto skupić się na poszukaniu takich błędów, a jeżeli to dobrze zrobicie, to albo będziecie dobrze matematycznie liczyć, albo będziecie
drugie kwestie stosować, czyli dobrze znać się na danym sporcie. Jedna i druga droga pozwoli Wam gdzieś na pewno znaleźć jakąś przewagę. I w tą stronę bym się skupił, czyli w zasadzie mamy takie cztery wskazówki, które na olimpiady powinny dać Wam jakiś przynajmniej lekki handicap albo spojrzenie. Różnice kursów Azja-Polska brałbym pod uwagę. Promocje na olimpiadę, jakie będą, spojrzyłbym bardzo na nie, czy pojawi się coś ciekawego, bo może być to właśnie wstęp do jakichś kombinacji. Opóźnienia mogą być po prostu przydatne, mogą okazać się nieprzydatne, to sobie po prostu sprawdzicie. I błędy na niszowych sportkach, jeżeli ktoś z Was się po prostu zna albo dobrze szuka, to jest w stanie coś takiego wyłapać. To są wskazówki, jak ja bym do tego podszedł, czy ja bym jakieś po prostu typy dawał. Zadecydujcie, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie coś ode mnie więcej tutaj w tej olimpiadzie, a zobaczymy, być może nagram. Przypominam, dla tych, którzy chcą jeszcze z nami pograć, już w sierpień, wrzesień już będzie się zaczynał taki sezon rzeczywisty. My i tak już gramy po Euro, rzuty rożne, coś się już dzieje, więc zapraszam do wspólnej gry cały czas. No i to tyle ode mnie w kwestii olimpiady. Pamiętajcie, dajcie lajka, dajcie suba. Dzięki. Z tej strony Mike. Pozdrawiam. Cześć.